jest to bardzo miłe, fajnie, że są takie miejscowości, które właśnie dbają o tych sportowców, którzy przez wiele lat robili wszystko, żeby gdzieś tam godnie tą naszą Polskę reprezentować na arenie międzynarodowej. Mamy kilku tych medalistów Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich. Z tego co ja się dowiedziałem, to podobno jest tu pierwsza w Polsce aleja, która wspólnie właśnie olimpijczyków i paraolimpijczyków łączy. To jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo mamy tych paraolimpijczyków też wspaniałych, którzy odnoszą bardzo duże sukcesy i to jest bardzo miłe. A jakie emocje towarzyszą? No ja swoje zrobiłem jako sportowiec, karierę już zakończyłem, ale 19 lat ciężkiej pracy zaowocowało tym, że mam ten medal Igrzysk Olimpijskich i to jest fajne, to jest coś takiego, co ja jako dzieciak, jak zaczynałem tą przygodę z ciężarami w wieku 13 lat, no to miałem jasny cel, sprecyzowany po prostu medal Igrzysk Olimpijskich. Wiele lat mnie to kosztowało ciężkiej pracy, wiele wyrzeczeń, no ale dopiąłem swego i jestem przykładem tego, że jak ktoś się uprze, ktoś sobie coś postanowi i będzie sobie ambitne cele stawiał, no to wystarczy tylko ciężka praca i realizacja tych celów, więc można. Wierzcie w siebie, wierzcie w to, że można odnosić sukcesy i życzę powodzenia wszystkim. Ja myślę, że to dla każdego sportowca jest bardzo ważne. To jest coś, co po nas zostaje na lata, tak jak Pan wspomniał. Więc my się cieszymy, że te nasze osiągnięcia, te nasze dokonania zostają zauważone. I to nie tylko przez miasto rodzinne, ale no przecież Wieruszów to jednak jest spory kawałek od mojego domu. Więc ja się tym bardziej cieszę, że tutaj Wasza gmina, Nasze miasto robi taką aleję olimpijczyków i paraolimpijczyków i mi się bardzo podoba przede wszystkim idea łączenia właśnie i pełno i niepełnosprawnych sportowców. Jest to ogromne wyróżnienie, jest to fajna sprawa. Ja się cieszę, że grono dzieciaków, grono młodzieży, która tutaj do szkół chodzi, będzie mogła przejść sobie tą aleją, zobaczyć kto to był, sprawdzić później na internecie, jakie dyscypliny dana osoba reprezentowała. I myślę, że takie spotkania będą mogły te dzieciaki namówić albo zachęcić do uprawiania sportu. Może niekoniecznie lekkiej atletyki, ale sport ma wiele dyscyplin i myślę, że to jest mega ważne dla każdego. Bohaterów dzisiejszego dnia zatrzymujemy na chwileczkę i teraz proszę Państwa kilka zdań na temat osiągnięć, sukcesów Pani Lucyny Kornapis. Pani Lucyna mieszka, nie wiem czy mieszka, ale jest paraolimpijką w Kamiennej Górze, w Jeleniej Górze, tutaj mi napisano w Kamiennej, pewno pomyłka taka ważna bardzo. Dzisiaj jechała, przeszło 3 godziny prawie do nas i bardzo się cieszymy, że dojechała. Pani Lucyna ukończyła studia magisterskie we Wrocławiu na kierunku administracja oraz studia podyplomowe na kierunku prawo pracy i prawo socjalne. Niestety od 1993 roku ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Jest zawodniczką kadry narodowej lekkoatletycznej osób niepełnosprawnych. Tak, coś tu zasłoniłam.
Pani Lucyna od wielu lat współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie Jeleniej Góry, Dolnego Śląska i innych miast w Polsce. I teraz dopiszę do tej długiej listy miejscowości, z którymi współpracuje, Wieruszów, do czego bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy.
ogromne brawa dla naszych zdolnych ludzi, młodych ludzi, którzy za chwilę. Kierowca wyszykowany, pasażer również. Także bardzo proszę przeciąć symboliczną wstęgę. Dziękujemy, bardzo duże brawa. Proszę. Proszę. Nie, to musi być medal specjalnie dla.